Witam Cię. Dzisiaj będę mówił o tym, czy naprawdę potrzebujesz umowy dla swojej agencji reklamowej. Gdy ja przygotowuję umowę dla agencji, rzadko mam okazję zobaczyć, na czym do tej pory agencja pracowała, jakich umów używała, ponieważ takie typowe scenariusze czy Scenariusze, z jakimi się spotykam, to są albo w agencji umowy w ogóle nie były podpisywane, to się zdarza dosyć często. Druga możliwość, umowy są podpisywane, ale możliwie krótkie i zazwyczaj one są tworzone na prędce, na potrzeby konkretnego zlecenia. I trzeci przypadek, przy większych projektach agencja po prostu pracuje na wzorze, Umowy B2B, który przesyła jej klient. Więc w tych trzech przypadkach po prostu takie wzorce nie istnieją. I przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Na przykład nigdy nie było czasu, żeby rozglądać się za prawnikiem od umów, albo klient i tak chce pracować tylko na swoim wzorze, albo i to jest moje ulubione, że umowy tylko przeszkadzają ruszyć z projektem. Na moim blogu opisywałem um, o tak zwanym drugim ofertowaniu, czyli sytuacja, kiedy agencja um, złożyła fajną ofertę, klient jest zainteresowany, i teraz strony przechodzą do podpisywania umowy i zaczynają się problemy z. No, drugą ofertą, czyli agencja oferuje zawarcie klientowi konkretnej umowy, a klient co róż wnosi do niej zastrzeżenia, i faktycznie z boku ta sytuacja może wyglądać w ten sposób, że umowa tylko przeszkadza w ruszeniu z projektem. Natomiast dzisiaj chciałem Ci przedstawić dwie perspektywy na kwestię korzystania z umów. Pierwsza perspektywa to jest moja, czyli prawnicza. A druga perspektywa będzie perspektywą przedstawiciela twojej branży, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę obiektywnie. W czasie odbywania prawniczej aplikacji, to jest coś taki rodzaj bardzo długiego stażu, za który trzeba niestety dodatkowo płacić. Mój patron często powtarzał mi i swoim klientom takie pożekadło. Umowy zawierane są tylko w czasie pokoju, ale zawsze na wypadek wojny. Pytanie, co miał na myśli? Otóż, w takim idealnym świecie, klienci przychodziliby do ciebie no, tylko z takimi sprecyzowanymi projektami. Ty wykonywałbyś tą pracę w sposób taki, że klient byłby zawsze zadowolony, a na sam koniec Twoje faktury byłyby szybko regulowane. I pytanie: Czy w takiej iście filmowej rzeczywistości potrzebne byłyby w ogóle umowy, tak? czy w ogóle byli potrzebni prawnicy? No cóż, na takiej zapomnianej już reklamie z lat 90. Bogusław Linda wypowiadał słynne słowa: Życie to nie film, więc nie możesz z góry założyć, że każdy projekt zakończy się w 100% sukcesem. I to znaczy, że. Znaczy, oczywiście możesz, ale rzeczywistość być może szybko zafunduje ci zimny prysznic. I właśnie. Dlatego zawieramy umowy. Wspomniany ten czas pokoju to jest czas, gdy z klientem świetnie się dogadujesz i wasze ustalenia tylko i wyłącznie potwierdzacie w umowie. I tak szczerze mówiąc, życzę ci, żeby ta umowa się nigdy nie przydała. Niech po prostu kurzy się w szufladzie, a właściwie w segregatorze, tak. Bo w czasie wojny z klientem jest ciężko cokolwiek ustalić. I bywa tak, że dotychczas do wypracowany konsensus jest takim no, mglistym wspomnieniem, a zakładnikiem tego sporu, czy czasami nawet ofiarą, to jest po prostu twoja faktura. Tak więc w takich sytuacjach wszyscy uwielbiamy umowy i każdy wtedy ciężko wzdycha. Szkoda, że nie zawarłem tej umowy, że nie podpisaliśmy umowy. Nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś powiedział: A w sumie to i tak. W sumie i tak jest bardzo źle. Myślę, że umowa by niczego nie zmieniła. Nie, zawsze słyszę, że trzeba było zawrzeć tą umowę. A teraz um, obiecana druga perspektywa, i myślę, że spodziewasz się tutaj jakiegoś mini wywiadu z kimś z branży reklamowej. No, w tym pokoju nikogo nie ma, więc um, żadnego wywiadu nie było, ale i tak um, myślę, że głos oddam właścicielowi dużej i znanej agencji reklamowej i wszystko um, dzięki. Tej książce to jest e, własna firma e, krok po kroku, wydawnictwa e, MT Business. I e, autor tej książki to jest Grzegorz Krzemień, czyli twórca i szef Golden Submarine, e, jednej z największych e, niezależnych agencji na naszym rodzimym e, rynku. I e, swoimi przemyśleniami na temat umów pan Grzegorz e, dzieli się na stronie 218 i pozwolę sobie ci przeczytać yy, yy, kilka fragmentów. Umowy są na złe czasy, jeżeli współpraca przebiega bezproblemowo, nikt się do nich yy, nie odwołuje. Moje doświadczenie z umowami jest pozytywne. Jeszcze nikt przez te kilkanaście lat za pomocą umowy nie chciał mnie oszukać lub ugrać coś. Więcej niż mu się należało, ale w tej książce również jest y, taka przestroga. Ważnym aspektem prawnym są prawa autorskie. Kiedy realizujesz poważniejsze projekty, warto przedyskutować sprawę z kancelarią prawną. Znam firmy, które przez złe zapisy dotyczące praw autorskich bankrutowały. Nie ma y, żartów. Ym, jak widzisz, mówimy tutaj y, jednym głosem. I umowy po prostu są potrzebne, są ważne, ale nie dlatego, że na co dzień w jakikolwiek sposób musisz odwoływać się stale do ich zapisów, tylko kiedy jest ten moment, kiedy z klientem być może już nie jest tak dobrze jak było, nie dogadujecie się, wtedy dopiero sięgamy do umowy. I na sam koniec zacytuję Ci jeszcze jedno. Złote zalecenie szefa Golden Submarine. Tak więc, nie ma co się zastanawiać, trzeba wydać kasę na kancelarię prawną i stworzyć dobre wzory umów na produkty, które oferujesz. To być może jest dobry moment, żebyś odwiedził mój sklep z umowami pod adresem sklep.gajekpartnerzy.pl albo po prostu skontaktował się ze mną i porozmawiał, jakich wzorców umownych potrzebuje agencja. A już na pewno powinieneś czym prędzej zakupić i przeczytać własna firma krok po kroku. To jest naprawdę kawał świetnie napisanej, solidnej książki biznesowej i to książki takiej głęboko osadzonej w polskich realiach rynkowych, więc ona jest na swój sposób i aktualna i ponadczasowa. Naprawdę szczerze polecam i to nie tylko dla właścicieli agencji reklamowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz na mojego bloga narotnekkreatywny.pl